Wow. No nie świrujcie, że to była moja ostatnia walka. Witam was serdecznie. Ja jestem Prakero i zapraszam na 15 odcinek z naszej serii w grze UFC 4. Trening zrobiony, także możemy przejść tutaj do kolejnego tygodnia. Mam w sumie, czekajcie, bo jest 31 punktów do rozdania, jeśli chodzi o te atrybuty. Dobra. Tutaj wsadzimy, bo tu straciliśmy po ostatniej przegranej. Tutaj siłę ciosów musimy sobie odnowić. Dobra, stało nam 6 punktów. Szczęka. Tutaj już na regenerację nam nie starczy. Niestety, czy mam jedną gwiazdkę regeneracji mniej. Niestety, no ale trudno. To, co mogłem, to na tą chwilę oczywiście zmieniłem. A teraz przejdźmy sobie jeszcze do kolejnego tygodnia i mamy pojedynek tutaj z zawodnikiem kolejnym. Z Owenem Fuentesem. Przejdźmy tutaj. I zaczynamy. Mam nadzieję, że tutaj się uda coś lepszego zrobić, bo na tym poziomie trudnym nie idzie mi najlepiej, ale to jest tak jak mówię. Pierwsza moja styczność z karierą na poziomie trudnym. Wcześniej grałem dosłownie kilka walk i to na poziomie normalnym. Nawet nie robiłem sobie jakiegoś wprowadzenia, nawet nie grałem takich pojedynków, wiecie, typowych. Z komputerem, nie w trybie kariery. No ale to nie ma problemu, tutaj postaram się jakoś sobie poradzić, zobaczymy na ile mam starsze umiejętności. Zaczynamy pojedynek. Dobra. Okej, Andrzej tutaj ładnie się sobie radzi. O, tutaj Cep wszedł. Coś ten nasz przeciwnik wystraszony. Dobra. Może zróbmy mu taką kombinację. Trafiony. Tu niekoniecznie. Dobra, bo jeszcze nas prowadzi do parteru. Spadaj, gościu. Ładnie Andrzej tutaj kolanem go już potraktował. Dobra. Ładnie tutaj. Tak jest. Wow. Wow. Tutaj gdyby to weszło, no to już by mu urwało głowę. Chociaż... Oj, czekajcie. Oj. Kopnięcia zawsze jest to ryzyko, że jak mamy je za wolne, to możemy się nie wyrobić w czasie i oberwać... A, jeden podbudkowy wszedł. O. Chciałem tutaj kolanem go trochę. Czekajcie. Spróbujemy. Spróbujemy, czy nie? Wow. O, tutaj się kopnęliśmy go w kolano, kolano poszło, znaczy piszczel na kolano. A to się kończy niestety zawsze. Wow. Ajajaj. Czekajcie, bo ja to nie patrzę na tą kondycję znowu. Aj, ładny unik zrobił. Jest. Ach, tu ładna kombinacja by weszła, ale niestety zablokowana. Spróbujemy jeszcze raz. Czekajcie, spróbujemy tę kombinację jeszcze raz. Tak, tak, tak. Nie o to mi chodziło. To miało być dwa lewe proste, prawy prosty i lewy podpłytkowy. O to mi chodziło. Tak jest, ładnie teraz. Jeszcze raz. Jest, piękny tutaj kombinacja Andrzeja. Popracowałem trochę nad tym, inaczej popracowałem. Kolejny jakby kombinacji się nauczyłem. Nie zawsze mi ona wychodzi. Czy
Czekać, odsuń się tutaj, bo zaraz będzie znowu chciał nas ktoś sprowadzić. To spróbujemy sobie ponownie inną. No. Chodź tutaj, gościu. A, to weszło. Nie zawsze mi to wchodzi właśnie. Cyk, cyk, cyk. I tutaj jeszcze podwrótkowy. Ja tutaj z tego akurat kliczu będę wychodził. Wow. No, niestety, tu było blisko, ale tak starałem się tą kombinację tutaj... O, czekajcie. Ale piękny teraz lewy podbródkowy Andrzeja. Ach, te kopnięcia jeszcze. W sumie ciągle my wiecie, ja taki mam automatyzm jeszcze z poprzedniej części, zawsze po tych kombinacjach starałem się tego te okrężne kopnięcie... Ach, dobra, koniec pierwszej rundy. Tutaj raczej tą rundę powinniśmy wygrać, przynajmniej tak mi się wydaje, znaczy no, wydaje mi się, ja to wiem. Pierwsza runda wygrana dla nas. No ale nie możemy sobie tu pozwolić na porażkę, bo widziałem, że ten cały pasek kariery mamy na czerwono, więc bardzo możliwe, że gdybym przegrał ten pojedynek, to już byłoby koniec. Czekajcie, jeszcze było... Jeszcze było... Piękne tutaj podcięcie Andrzeja. Odejdź gość. O ty! O, takim ciosem się dałem trafić, naprawdę. Naprawdę. Za szybko zużywam. No... O ty! No chodź tu. Dobra, inaczej. Pięknie tutaj. Tak jest, kolejna kombinacja na naszą korzyść. Tylko tutaj musimy trochę... Ładnie tutaj owijamy te nogi. Tak jest. Dawaj go tutaj. No chodź, 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 chodź. Wow, ale prawe okrężne kopnięcie, piękne. Wstawaj tu, gościu, wstawaj, wstawaj. Ja tutaj się nie będę kulał. Ja to jestem zawodnikiem stójkowym. Dawaj, dawaj, nie świru, powiano. Chodź, chodź, chodź. Dobra. Ale piękny, prawy podbródkowy Andrzeja. Nie wiem, po co ja w te powietrze te ciosy zadaję. Wow! I skończony przeciwnik. Zobaczcie, prawy prosty. Wszedłem na czwarty poziom w tym momencie. Nie spodziewałem się tutaj.
takiego obrotu sprawy, ale no tak jak widzicie, warto jest tych przeciwników trochę obijać. Ja takie mam trochę jeszcze, wiecie, zachowania z poprzednich części gier tej serii i może dlatego muszę się po prostu przyzwyczaić tutaj do tych kombinacji, do tych technik nowszych. Tu był tylko, wiecie, był lewy prosty, poprawiłem prawym prostym i po gościu, także fajnie. Wróciliśmy już z samego dna tak naprawdę do walki. Mam nadzieję, że ten knockout i ten pojedynek przedłuży karierę Andrzeja i pozwoli nam się tutaj wybić trochę do przodu, ale długość kariery widzę, że... długość kariery miałem minus 100% strzałkę w dół. No jestem ciekaw, dlaczego tak się dzieje. No bo zobaczcie. Tak, ale zobaczcie. Długość kariery jest ograniczona niezależnie od tego, jak dobrze sobie radzisz. Czas płynie, a ty nie możesz walczyć wiecznie. No tak, w sumie też racja. No, ale cóż, najważniejsze jest to, że wygraliśmy ten pojedynek. Tutaj Andrzej spokojnie wyczekał. Oczywiście mam jeszcze trochę problemów, jeżeli chodzi o zarządzanie tą moją kondycją, bo nie czuję tego tak jeszcze do końca. Ale myślę, że to jest do nauczenia, także... Tutaj przeciwnik nie był jakiś wymagający, ale w sumie kogo mogli nam dać, jeżeli my tak lamimy ostatnio i naprawdę idzie nam bardzo źle. Także dali nam takiego przeciwnika tak naprawdę ostatnią deskę ratunku. Jakbyśmy z nim przegrali, to już byłoby chyba koniec naszej kariery. No ale zobaczymy. Poczekajcie. No, zdobyłem kontrakt. Zdobyłem kontrakt, oczywiście... kontrakt na jedną walkę, czy na ile tych walk? Kontrakt na walkę, okej. Okay. Nie wiem, czy na 5 walk, czy na jedną? Nie wiem tego, ale okej. Okay. Ale okej. Okay. No dobrze, dawajcie. Jestem ciekaw, na kogo trafimy. O, już teraz pasek mamy... A nie, dalej jest... Wow! No nie świrujcie, że to była moja ostatnia walka. Ja pierdziele, nie udało mi się nic tutaj zrobić. Biznes walki, ostatnia walka. Walkę masz we krwi, a w walce trzeba umieć zarówno zadać ból, jak i go wytrzymać. Każde rozcięcie, każdy siniec i każda kontuzja odciskają swoje piętno. Lata robią swoje i to widać zarówno w klubie, jak i w oktagonie. Pora zejść ze sceny, ale może udać się stoczyć jeszcze jedną walkę. Niech to będzie walka godna zapamiętania. Czyli została nam ostatnia walka w karierze. Ale to jest przykre. Ostatnia walka w karierze. No trudno, no nie spodziewałem się, że tak szybko Andrzej tutaj zakończy tą karierę, no ale no... No cóż. Aha, kickboxer. Dostaliśmy zawodnika, który jest kickboxerem, ma 5 gwiazdek. No dobrze, ja zaakceptuję tą walkę. Niech to będzie nasza ostatnia walka w takim razie. Niestety... Niestety to jest ostatnia walka Andrzeja. No nie mogę tego tutaj zrozumieć. No ale trudno, no. No dobra, to ja sobie, wiecie, moi drodzy widzowie, wezmę sobie, zaliczę ten nasz trening. I my widzimy się za chwilę w ostatniej walce Andrzeja Gołoty w oktagonie. No przykro mi, że akurat tak to wyszło. Ale myślę, że ta kariera miała i dobre, i złe momenty, ale o tym za chwilę, także widzimy się dosłownie za momencik, jak tylko skończy obóz treningowy. No to do zobaczenia za moment. Więc ja już jestem po treningu, po naszym ostatnim treningu w karierze Andrzeja Gołoty. Niestety nie udało nam się tutaj zdobyć pasa. Mało tego, nawet zakończymy karierę nie w UFC, a w organizacji World Fighting Alliance, czyli znacznie niżej tutaj w rankingu. No trudno. Szum medialny jest oczywiście wysoki, bo to jest pożegnalna walka Andrzeja. Co ja tutaj mogę jeszcze wam pokazać? Czekajcie, ewolucja zawodnika. Ostatnie punkty, jakie rozdamy w tej karierze, będą tak. Czekajcie, tutaj mamy wszystko. Dobra, regeneracja. Jest. Szczęka. To może ten tułów tutaj dowalimy. Tutaj tyle. Siła nóg. No nic, tutaj się nie da nic wsadzić. O, tutaj... Wyrównaliśmy ten ruch głową. Okej, dobra. 11 punktów mam. Na co mogę to jeszcze wydać tutaj? W sumie nie bardzo jest na co. Wszystko kosztuje więcej, chociaż czekajcie. Obalenia, ofensywa przy poddaniach. Dobra, niech będzie tutaj już te punkty, które mogę, rozdałem. Okej, myślę, że możemy sobie przejść do tego pojedynku ostatniego.
Czekajcie, czy tu jeszcze jest informacja o walce? Tak, informacja o walce właśnie, która będzie. Z tym panem będziemy walczyć tutaj, z Misza Golubew. Ma zawodnik 5 gwiazdek. Ja mam, przypomnę, tylko 3. Jest to kickboxer. Tutaj więcej informacji mi się nie udało wyciągnąć o nim. Historia naszych walk. Na tą chwilę jest to 10 wygranych, 13 porażek na poziomie trudnym w UFC 4. No i jest to moja pierwsza kariera i nie ostatnia, bo na pewno będę chciał jeszcze kariery tutaj nagrywać dla Was. Ale co jest istotne teraz, to jest ranking. W tym momencie mamy 12 miejsce dopiero. No i tak to wygląda, moi drodzy widzowie. Przejdźmy sobie teraz do kolejnego tygodnia walk. To już będzie pojedynek ostatni w karierze pana Andrzeja. Oczywiście w takiej wirtualnej karierze, bo normalnie przecież Andrzej Gołota by w UFC nie wystąpił raczej. Nie sądzę, żeby musiał to robić. No dobra, przejdźmy. Tydzień walki. Trochę tam przetrenowanie nam weszło, no ale nie miałem co z punktami zrobić. Miałem dość sporo tej przestrzeni zielonej jeszcze do wykorzystania i sobie wziąłem worek. I na worku tam sobie coś tam poobijałem. W ogóle jestem, powiem wam, zdziwiony, że tak szybko to ta kariera się tutaj pana Andrzeja zakończyła, ale wynika to z tego, że jeszcze ja nie mam jakby doświadczenia z mechanikami tej gry. Nie wiem, jak ważyć te wszystkie ciosy, żeby się nie wypompowywać i tak dalej, dopiero się tego uczę. Także dlatego tak to wyglądało. Mam nadzieję, że nie macie mi tego za złe. Ostatnia walka w karierze Andrzeja Gołoty. Ale 38 lat, no to wiecie, jak na zawodnika MMA, to nie jest już pierwsza młodość. Ale okej, spróbujemy. Z tym panem to my się już biliśmy i przegraliśmy. Mam nadzieję, że tu nie będzie tak. Ja bym chciał tą walkę wygrać, także. Dobra, nie ładujemy ciosów w powietrze. Odejdź, goście, odejdź, odejdź. Tak jest. O, te kopnięcie znowu. Okej, będzie chciał nas wprowadzać. Dobra, nie ma problemu. Ja spróbuję się podnieść. Uda się nam? Patrz, nie udało się. Patrzcie, no. Teraz powinno się udać. Już mamy mało kondycji, ja musiał wstać na nogi. Tak jest, tutaj trochę odpoczniemy. Odpoczniemy, pooddychajmy, rozluźnijmy się. Ładny tutaj lewy prosty, lewy sierp na głowę Golubewa. Aj! Jeden wszedł, drugi nie wszedł. Oj! Trochę tymi prostymi go tutaj obijmy, bo widzę, że to działa. Taka taktyka, niby wiecie, bez żadnego polotu, ale plan nie musi być ładny, tylko musi być skuteczny. Uciekamy z tego klinczu, uciekamy. Niedługo spróbujemy. O, nie weszło mi to. No, trzymam blok, co mi mówicie, że nie trzymam bloku? Przecież cały czas ładnie tutaj kontrujemy, ale niestety znowu nas prowadził do parteru. Dawaj, Andrzej, wstawaj. Tak jest, stajemy, ja tutaj nie będę się bawił.
z tobą. Dobra, bo kondycja trochę. No zobaczcie, taka prosta broń. Jak prawy i lewy prosty tutaj. Robią robotę. No tutaj oczywiście ma większy wachlarz na tą chwilę. No dawaj Andrzej, to może być twoja walka. Ładnie tutaj dwa sierpowe weszły. Kondycja, kondycja, uwaga. Fascynująca walka, co? Ale ważne, żeby tutaj nie przegrać w tym pojedynku. Tego bym nie chciał. A, jeszcze Łokieś na koniec wszedł. No, tutaj już trochę popracowaliśmy. Wiemy, że to wyglądało tak, wiecie. Cały czas tylko lewe proste i prawe proste. I tutaj trochę nogi też było. Ale już spokojnie, a pan Andrzej tutaj... Zostało mu tylko dwie rundy do końca tej kariery w UFC. O! Ale tutaj ładnie ucieka. Ale. Niestety, ale nie dał rady tutaj się bronić przed tym podaniem, ale już wstajemy. Wstajemy, panie Andrzeju. Wow, ale dałem się trafić. Dobra, trzeba przetrwać ten kryzys. Spadaj, gościu. Wow, kurde, ten gościu z tym kopnięciem to naprawdę wyskakuje nie wiadomo skąd. Tyle zadaje obrażeń. Ach. Gdyby to weszło teraz. No co on z tym kopnięciem? Wstawaj. A tak w klinczu celu w ciało, tak, ja wiem. Tylko on na tą chwilę ma bardziej obitą twarz niż korpus, więc... Aha. Wow, znowu obrywałem. Co nas, kurde, gościu sprowadzasz, no? Daj żyć, wstawaj, Andrzej. Ja nie chcę tu się kulać, ja chcę wstać. Bijmy się w stójce jak mężczyźni, a nie. Wstawaj. Przeszedł. Tak jest. Konsekwentnie spadaj gościom. Tylko szuka tego, żeby nas tymi kolanami tu.
Okej. Chodź tu, chodź, 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 chodź. No nie, kurde, trafił nas, no niestety. Tutaj ładna kombinacja weszła, ale to może być zgubne. O. Musimy uważać, bo gościu ma bardzo mocne ciosy. A my jesteśmy tutaj trochę zamroczeni. No właśnie, już drugi raz. No nie chciałbym w ten sposób przegrać. No panie Andrzeju, niech pan się trzyma. Stajemy, tak jest. Do końca. Co by się nie działo, to do końca. No tutaj zamroczeni jesteśmy, więc ciężko nam jest. No niestety, to zakończenie tej kariery naszej na poziomie trudnym w UFC było takie jak już końcówka tej kariery. W ogóle nam nie szło. Dużo pracy przede mną, niestety. Nie poradziłem sobie. Przegraliśmy tą ostatnią walkę w karierze Andrzeja Gotę, ale mam nadzieję, że już w następnych karierach, gdzie no może niektórym z was może się to nie spodobać, ale raczej będę chciał spróbować na poziomie normalnym, bo na poziomie trudnym po prostu sobie nie radzę. Moja wiedza jest na razie zbyt niska, żebym w ogóle mógł wam coś tutaj pokazać. Były momenty, miałem kilka walk fajnych, kilka knockoutów, ale to były walki inaczej. Knockouty w karierze tutaj, jak grałem na poziomie trudnym, to może miałem ze 2-3 knockouty na te 16 walk, czy 17 walk, może ze 2-3 knockouty, które naprawdę mi wyszły. Reszta to była taka, jak już wygrana przez knockout, to tak naprawdę fartem. Albo przeciwnik stał i nic nie robił. Bo dostawałem takiego, też miałem chyba takich dwóch przeciwników, co stali i nic nie robili. No ale no cóż. Przechodzimy tutaj dalej, zobaczmy co tam się wydarzy, bo jestem ciekaw w ogóle jak w UFC 4 wygląda moment, w którym zawodnik przechodzi na emeryturę. Szkoda tutaj Andrzeja, bo naprawdę byliśmy blisko. To była chyba druga walka z tym zawodnikiem. I niestety przegrana przez knockout. No trudno. No trudno, niestety. Szkoda, szkoda. Ale jak widzicie, nie jest to łatwa gra. Naprawdę trzeba tutaj trochę posiedzieć, poogarniać to. I nauczyć się tego sterowania, tych kombinacji. No ja nigdy jakoś nie rozkminiałem tego bardzo. No ale to się zmieni. Tu się postaram bardziej tutaj to poznać. Tylko mówię, nie na tym poziomie. Teraz tak, zakończenie kariery. Tylko wróć do centrum, opuść karierę. Aha, czyli coś takiego mam, tak? A jak wrócę do centrum albo opuść karierę, no dobra. Nie no, anuluj. Aha, czyli tutaj mam zakończoną karierę. 10 wygranych, 14 porażek. Zakończyliśmy na 14 miejscu w rankingu. Tutaj nie mogę nic zrobić. Obozu treningowego nie mam. Tu mogę zobaczyć tylko historię walk. Zobaczcie, ta końcówka kariery tak naprawdę była kiepska. Gdzie było najlepiej? Nasz początek, tak? Tutaj pierwsza walka wygrana przez KO, druga też wygrana przez KO. Później ze Struwem bardzo ciężki knockout. Przegraliśmy. Tutaj były trzy walki z rzędu wygrane. Jedno przez knockout, dwie przez decyzję. Później ze Snowem przegraliśmy przez decyzję. Później z Blackwellem wygraliśmy przez knockout. I tutaj tak naprawdę od tego Blackwella zaczął się koszmar. Raz, dwa, druga, dwie walki przez decyzję przegrane. Tu przegraliśmy przez poddanie, tu przez decyzję. Tutaj znowu z kolei przez knockout. Tutaj po pięciu porażkach z rzędu wygraliśmy przez knockout z Montesem, ale później znowu decyzja i znowu porażka. Później decyzja i wygrana, później przegrana przez decyzję znowu, później przegrana przez knockout, później porażka przez decyzję, później wygraliśmy przez knockout z Bruardem, później z Golubewem. Ten Golubew to chyba w ogóle był jakiś nasz taki zawodnik, z którym się już tam kilka razy chyba spotkaliśmy. Ale też przegrany przez KO, później z Hartem przez KO, z Fuentesem wygraliśmy przez knockout. Tu znowu z tym Golubewem, tak, widzicie, to są ten Golubew, tu mieliśmy dwa pojedynki, dwa razy przegraliśmy przez knockout z tym gościem. No i tyle, moi drodzy widzowie.
No i tyle. Ranking zakończyliśmy na miejscu 14. Niestety nie jest to ranking UFC, tylko World Fighting Alliance. Ogólnie bilans, tak jak mówiłem przed chwilą, to jest 10 wygranych, 14 porażek, ale jak na pierwszą karierę i to jeszcze od razu na poziomie trudnym, dla osoby, która jakoś nie jest bardzo ogarnięta w temacie technik, bo zawsze grałem na normalnym poziomie w tych produkcjach UFC, no może poza dwójką. W dwójce grałem na poziomie trudnym, ale to w UFC 2, tam było łatwiejsze sterowanie. No i tyle, no. No i cóż. I tyle, nie wiem, może zrobię taki krótki filmik, zobaczę jeszcze jak to wyjdzie. Krótki filmik z najlepszymi momentami kariery Andrzeja. Oczywiście, jeżeli będziecie chcieli takie zobaczyć, albo dajcie mi znać w komentarzach, czy chcecie zobaczyć, niezależnie od tego, jaką karierę bym robił i jak ona by wyszła, czy chcecie po skończeniu kariery danego zawodnika oglądać taki skrót jego najlepszych momentów, najlepszych i najgorszych momentów w karierze. Okej, dajcie mi znać w komentarzach, bo jestem bardzo ciekaw, co wy myślicie na ten temat. Ja na pewno będę planował jeszcze kolejne kariery. Teraz mam taki plan, że bardzo prawdopodobne jest to, że zrobię Marcina Różalskiego. W sumie już go zrobiłem, ale nie będę wam go teraz pokazał, bo to jest niespodzianka. Zrobiłem Marcina Różalskiego i będę chciał nim karierę zacząć w wadze ciężkiej. Tylko że on już będzie miał zupełnie inny styl, bo to będzie zawodnik Muay Thai, więc skupię się, wiecie, na łokciach, na kolanach, na walce w klinczu, na kopnięciach na nogę, kopnięciach w wątrobę, kopnięciach okrężnych i tak dalej. I oczywiście też jakby zacznę to na poziomie normalnym, no bo poziom trudny, tak jak mówiłem, jest dla mnie za trudny, po prostu. Także dajcie mi znać w komentarzach, co sądzicie o tym filmie, co sądzicie o tym, co powiedziałem przed chwilą odnośnie tych filmików podsumowujących karierę, gdzie będą najlepsze, najgorsze momenty. I napiszcie, czy chcecie zobaczyć coś takiego. Także ja wam bardzo dziękuję za dotarcie do końca tej kariery. Szkoda, że to tak się skończyło na 15 odcinkach. Myślałem, że to potrwa dłużej, coś mi się uda ugrać, ale niestety moja wiedza mi na to nie pozwoliła. Także ja bardzo wam dziękuję. Zachęcam was do subskrybowania mojego kanału, do dodawania łapek w górę, do komentowania moich filmów i do tego, żebyście kliknęli dzwona, żeby nic na moim kanale bez waszej, znaczy żebyście nie przegapili nic po prostu na moim kanale, bo w momencie, kiedy on wjedzie, a będziecie mieli kliknąć tego dzwona, to pojawi wam się informacja, że film się właśnie, że właśnie wleciał na kanał. Ja już się rozgadałem, ale sorry. Dziękuję wam bardzo i do zobaczenia w następnych odcinkach z gry UFC 4, bo na pewno będę chciał takie nagrywać. Dzięki bardzo, trzymajcie się, hej!